Panie, to Ty nam je spojrzałeś. To Tobie usta, i pięknie, pięknie, dobra, ale wracamy do czynnej służby, odmaszerować. Dobra, witam was widzowie, takim pięknym wstępem, jesteśmy właśnie na okręcie marynarki wojennej o RPK-su. Jest aktualnie wojna, taki czas odgrywamy tutaj w grze, także będą różne działania prowadzone wojenne. I widzowie, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subika, chcecie więcej odcinków, bo naprawdę ciężko było ogarnąć marynarkę wojenną, a zobaczcie, że nawet mamy stroje, które praktycznie w realu 1:1 mają. I widzowie, słuchajcie, zaczynam. O czym wy gadacie, alo? Kapitan na mosku. Jak ładunek, przejęliśmy już? Załadunek. Wszystko pod kontrolą, dostarczone. Statkiem wszystko w porządku, jak radary na chwilę obecną? Tak. Jest okej, tylko ktoś tu mapę źle ustawił, zaraz znajdę go. Co jest okej, co to takiego niebieskiego? No burza. A za ile ma burza być? Do 2 godzin. No to... Mamy czas! Trudno, to parasolki rozdajcie na okręcie. Dobra, idę na dół zobaczyć jak ten. Kolego, mogę cię przepompować? Panowie, nie przepompowanie, już było śmiesznie, było fajnie, ale co z przeładowanym amunicją? Co z amunicją? Co z zaopatrzeniem? No jest. Ja nie wiem, wszystko się zgadza, panie kapitanie. Kuźwa, co się zgadza? Naładować mi te dwie bronie tutaj. Zobacz, że nie ma w ogóle amunicji do tego. Wiem, zaraz to pomóc lecę. Co to tam jest? Alarm! Wrogi dron bojowy! Na zachód! Jak to pływający dron? Szybko! Dać coś do zestrzelenia! Szybko! 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 Dawaj mi to! Szybko! Dobra, poszło! Czemu tu dron pływał tak blisko nas? Uwaga, żeby w nas nie uderzył! O kurde, ale on już wybuchł. Dobra, obił się o nas. Wy we trójkę idźcie zobaczyć, czy coś się stało. Czemu widzowie tutaj coś praktycznie w nas uderzyło? To jest dron, który sam wybucha, tam chyba nawet kierowcy nie ma. Uszkodzony. Nie został, dobra. Chyba macie szczęście, a radarowi szczególnie. Ja nie, zarządziłbym dress code tu. Akceptuję, że się ubierze w stroje bojowe. Idziemy pobrać broń? Zanim tą broń pobierzecie, to kuźwa mi odpowiedzieć, kto tu był na mostku. Ja byłem i 5 innych osób. 6 osób na mostku. Czemu radary nic nie wskazały? Ja się zajmowałem mapą. Radary nic nie wykryły, nie wiem. Najprawdopodobniej sprawdzę te bezpieczniki. Wy sprawdźcie lepiej radary, czy radary ogólnie działają. Sprawdźcie zasilanie okrętu. Mostek do kapitana. No już idę, gotowość bo się przebierałem, bojowa. Co się dzieje? Jaka gotowość bojowa, co się dzieje? Informację, iż jest statek. Nie większy od naszego, nieuzbrojony i został przejęty przez wroga. A jaki statek? Jak to statek nieuzbrojony? Rybacka łódź? Taki jakby transportówka. Jakiś niemiecki. Wypytajcie się o większe szczegóły. Jaki niemiecki? No wypytać się o szczegóły, no! Co my mamy zrobić? Przejąć go? Trzeba będzie go przejąć... Jaki tu jest potłoch, widzowie? To ich trzeba nam... Żeby ich uspokoić. Dobra, powiedz mi, co ja mam zrobić? Przejąć? W ogóle dajcie mi radio, ja się dowiem, bo... Mamy to przejąć. Dobra, uzbroić 2 składy. Będziemy wyruszali łódkami. Łódki też ściągnąć na dół. Płyniemy. Gotowość, systemy obronne włączone w razie ataku. Kurde, pan kapitan. Ustawić się. Sorry, że czekaliście, ale pobierałem broń. Dobra, jak widzicie, wy macie broń długą, ja mam broń minimalnie dłuższą. Widzowie, ja biorę coś a la snajperkę. Po prostu zaraz wam powiem do czego. Dzielimy się na 2 składy. Pierwszy nasz i wasz drugi. Bierzemy łódki. Łódki są już na wodzie. Powinny być, dźwigiem ktoś tam wrzucał. I płyniemy, mamy do przejęcia niemiecki okręt policyjny, który przejęło wrogie wojsko. Nie znamy ilości osób na nim, nie chcemy informować na razie, więc dron dopiero wyleci jak my będziemy, ale no po to mam snajperkę, tak? Zestrzelę tyle, ile dam ze snajperki, a reszta na blisko. Generalnie, musicie rozpocząć niezły ostrzał tego okrętu, żeby po prostu oni nie rozpoczęli ostrego ostrzału, tak? Bo żeby to się nie skończyło po prostu nawalanką zwykłą, nie? W razie przypału możecie się wycofać drugą łódką, jak będzie źle. Dobra, no to idziemy. Przyjąłem. O, coś jakiś widzę. Dobra, zwolnić! Kapitana.
Ta, widzę. Widzowie, czemu to takie słabe przybliżenie ma? Przecież ja ich nawet nie zastrzelę teraz, co to za gówno mi tu dali? Panowie, jest problem. Trzymać na razie, zostańcie gdzie jesteście. Ta luneta tak przybliża, że ja w lornetce więcej widzę. No to jest karabin wyborowy, kapitanie, to nie jest snajperka. Pan złą broń pobrał. Dobra, wiesz co, spróbuję strzelić, tam jest, są cztery osoby albo trzy na chwilę obecną. Kapitanie, miał pan trochę strzału? Absolutnie nie. To lepiej nie oddawać szkoły. O, już będą wiedzieli. Dobra, leży, leży! Rozpoczynam atak! Powoli, powoli podpływamy, powoli, powoli! Kurde, widzowie! Dobra, dobra, dobra! Już bliżej nie, bliżej nie! Dobra, spad, jeden, dostrzelać go! Widzowie, ja nie mam broni długiej, mam tylko pistolet teraz, spróbujcie! Na okręt próbujemy wchodzić. Dawajcie od przodu, bo nic nie zrobią. Dobra. Nie trzeba drabiny na ten okręt. Celujcie bronią. Desant. Jeszcze nautkę widzowie niemiecką nigdy się nie desantowałem. Podnieś ręce, hands. Zatrzymaj się, gdzie jesteś? Bierzcie go panowie, idę dalej. Bierz go, wchodzimy, jesteśmy na statku. Przesłuchać cały okręt. Okręt do kapitana. Łódka zamknięta, niektóre wejście, trzeba wejść do środka. Ręce! Kurde, to my. Już? Okręty do kapitana. Zgłaszam się. Jak tam u was? Przeszukujemy okręt. Czysto. A na dole przeszukaliście? Przeszukane, nic już nie ma. No Sky hełm i dzisiaj wolne już jest. Ktoś to zbierze później. Dzisiaj ładnie. Nie moja praca. Ej, nie na moim okręcie. Coś tam dzieje. No jak tu nie? Patryk. Kapitanie, przepraszam, to żebyś mnie piwo nie znaczy, że jestem twoim panem, kolegą. Zzywam pana na mostek. Nie piłeś ze mną żadnego piwa, już idę na mostek. Dobrze. Z kim ja piję piwo? Zakładaj kamizelkę. Czemu? Co jest? No bo jest dress code dla... Ty też zakładaj... Nie, już możecie zdrąć ten dress code, zdejmijcie dress code. A panie kapitanie, jest ważnego... Kapitanie. Słucham? Pogratulować nam chcą? No, pogratulować, ale mamy jeszcze jedną ważną akcję, no. Jaką teraz... akcję? Teraz akcję? No tak, teraz akcję, no obok elektrowni. Są dwie obce fregaty i jedna łódź podwodna. Okręt podwodny jest nasz ogólnie i został osaczony. To mamy jakąś sprawną łódź podwodną? Co, widzowie? No, uwierz mi, czekaj, czyli my mamy co zrobić? To nie jedno. Co? No, musimy ich odbić tak naprawdę, no. Aha, czyli łódź podwodna jest pod wodą i się nie rusza, tak? W tym sensie? No tak, jest osaczona przez wrogie... Aha, widzowie, czyli żeby ją radary nie wykryły, o to chodzi. Elektrowni. Jest jeden problem, widzowie, my jesteśmy fregatą, a to są dwie fregaty. I podejrzewam, że wróg może mieć minimalnie lepsze te fregaty. Nie no, jakby, wiesz, my ogarniemy tam. Starczy nam amunicji? Powinno. Amunicji raczej starczy, tylko potrzebujemy sprzętu do drukowania i wyszkolonych ludzi. Nie, no, ale po co? Nie będziemy desantu na fregaty, ty mądry jesteś? Jakby mi tu Formozy dali 10 jednostek gromu, to może bym ich wysłał, a patrzył się z daleka. Sprawdź, na jaki dystans możemy do nich podpłynąć, żeby to było bezpieczne. Dobrze, ten, Kamil sprawdź. Pytanie, iść przygotować oddział? Iść przygotować drony. Drony mówię, nie ludzi! A ty idź ludzi. Aha, dobrze. O kurde, ty przed nami. Dobra, poszedł na dno, jeszcze drugi tam strzelał. Czekaj, bo on się obraca w naszą stronę. Dobra, poszedł na dno. Dobrze. Dobra, poinformuj łódź, że jest bezpieczna. Ty leci. Co i leci? Czemu nam radary w tym okręcie nie działają? Nie wiem, ten statek jest cały rozwalony. Nasza marynarka. Nic nas nie trafiło, widzowie. O kurde. O, teraz zadziałał jak odleciał. Dobra, leci. Czekaj, bo on za wysoko leci, żebym go zastrzelił. Nic nie widzę na razie, musi większy kółko. O, dobra, z tyłu. Dobra, nie wiem czy nie dostał. O! O! Ja pierdzielę.
To jeszcze prawie w nas trafił. Dobra, informuj łódź podwodną, żeby wypływali. Dobra, to mnie. Kochany. Kurde, co nam za okręt dali? Dobra, widzowie, dopływamy do naszego portu. Patrz, wysłali jeszcze chyba helikopter, żeby zobaczył, czy to my. To wszędzie ratory nie działają. No najwidoczniej, tak. A co ty taki spokojny? No wiesz, no, trzeba się jakoś uspokajać, tak? Jedni tutaj palą, drugi ty... walą w nocha. No kolejny na moim statku, naprawdę? Gdzie? To nie jest wystrzelane, widzowie. To po prostu... To nie radary nie działały, dobra. Ty kurde. Bo mi się marynarka podobała. Napiszcie, jak się wam podobała. I jeśli zostawicie naprawdę, nie wiem, 1500 AP w górę, to niedługo zrobimy kolejny odcinek z marynarki, ale tym razem być może słuchajcie coś lepszego. Może... coś z Formozą, może okręt podwodny. My normalnie zrobili takie życie, że dosłownie jesteśmy w porcie, następnie wchodzimy do łodzi, następnie ruszamy tą łodzią, jakieś życie na łodzi, że chodzimy tam, tam, coś tam i dopiero jakiś atak. Zostawcie apeczkę w górę, zostawcie subika i do następnego, siema, cześć.